w różnych wysokopłatnych mediach. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Prokop, a to... A to Dorota Wellman. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Mówiłem, że będzie live specjalny, więc gość też musi być specjalny. Czujesz się specjalny? Czuję się specjalny, zwłaszcza, że tematy polityczne to coś, co zwykle omijam, a jednak jesteśmy tutaj z powodu polityki. A dlaczego przyszedłeś w ogóle do mnie teraz? Po prostu dlaczego teraz akurat? Dlaczego teraz? Tak. Wyjaśnię Ci to w bardzo prostych, żołnierskich słowach. Dlatego, że rozmawiam z ludźmi ze swojego otoczenia, często bardzo młodymi, wydawałoby się, że świadomymi tego, co się dzieje i gdzie jesteśmy na mapie, że tak powiem, geopolitycznej i na osi czasu, jeśli chodzi o to, co się dzieje dookoła nas. I bardzo wielu z nich, zbyt wielu jak dla mnie, deklaruje, że w zasadzie to te wybory i tak niczego nie zmienią i tak właściwie ten głos się nie liczy, czyli ta sama śpiewka powtarzana na okrągło, którą ja kiedyś też zdarzało się, że powtarzałem, czyli w zasadzie polityka, dopóki nie interesuje się tak bardzo bezpośrednio moim życiem, może być gdzieś tam zepchnięta do kąta i ja się nie muszę nią zajmować, no ale mam wrażenie, że już polityka wszystkimi nami się tak bardzo zajmuje, że nie pójście na wybory jest kapitulacją, na którą nie mam zgody. To znaczy ja pójdę i chciałbym, żeby ludzie, którzy mają chęć wpływać na rzeczywistość wokół siebie, też poszli. Więc jestem tutaj po to, żeby tym wszystkim, którzy nas oglądają i tym, którzy będą słuchać tych, którzy nas oglądają, żeby w świat poszła informacja, warto to zrobić. Nawet ja, człowiek do cna, przeżarty cynizmem, zgnuśniały, stojący z boku różnych czasami ważnych społecznych procesów, tym razem idę na wybory. Nie przyszedłem tutaj, żeby udzielać komukolwiek poparcia, nie będę Wam mówił, na kogo będę głosował. To oczywiste, że nie będzie tego mówił. Wiadomo. Nie powiem, czy on ma na imię Sławomir, Jarosław, czy Szymon, czy jakkolwiek inaczej, ale powiem, pójdźcie, wybierzcie tych, którzy są Wam najbliżsi. Nie dla każdego będzie oferta à la carte, nie dla każdego będzie autobus, który dowiezie go dokładnie w miejsce, gdzie chciałby się dostać, ale jeśli już wszyscy musimy jeść i przemieszczać się, to wybierajmy to, co będzie najbliższe naszym gustom i najbliższe celowi, do którego jedziemy. No, bardziej oczywisty sposób tego chyba się da przedstawić. Napisałeś, to chyba już ktoś wcześniej też tę myśl wrzucał, ale dzisiaj, gorzej. Ale gorzej. Ty tak. Napisałeś to oczywiście, tak uwypukliłeś i stała się krystalicznie czysta, że to z polityką to nie jest jak z wyborem partnera na całe życie, że wystarczy, że znajdziesz autobus, który podwiezie cię w tym kierunku, o który chodzi, a potem najwyżej się przesiądziesz. Coś takiego chyba jest rzeczywiście w ludziach, że mają jakieś takie totalno idealistyczne czasem wyobrażenie o polityce. Że to musi być ktoś, kto odpowiada ci w 200%, ktoś, kto wszystkie kratki zaznaczasz przy nim, prawda? A ty masz się z nim umówić na robotę, tak? Na zrobienie konkretnych rzeczy. Ale jakiego argumentu byś użył, rozmawiając z takimi ludźmi, o których ty mówisz, który twoim zdaniem mógłby być rozstrzygający, że to nie jest jednak tak, że to nic nie zmieni, że jednak coś zmieni. Straszyłbyś, dawał nadzieję? Nie, zaapelowałbym do poczucia sprawczości, bo stojąc z boku, nie robiąc nic, tak naprawdę jesteś człowiekiem, który leży związany w bagażniku i ma pretensje, że porywają go terroryści, go gdzieś wyłożą do lasu. Więc nawet jeśli walka z nimi ci się nie uda, nawet jeśli się poszarpiecie, a oni cię wciąż zwiążą, wrzucą do bagażnika i wywiozą do lasu, bo tak też się może zdarzyć, że wygrają nie ci, którzy byśmy chcieli, ktokolwiek to będzie, to przynajmniej masz świadomość, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, użyłeś wszystkich narzędzi, żeby wpłynąć jakoś na swój los. Czytałem zresztą książkę, to jest ta jedna książka, którą czytałem. Bo trzy ze mną napisałeś. Tak. Jak już coś napisze, to już nie potrzebuje czytać, to jest oczywiste. Jak człowiek robi politykę, to nie musi się nią interesować i vice versa. Najbardziej polityką interesują się ci, którzy nie mają o niej zielonego pojęcia. Ale wracając do sedna, przeczytałem książkę, oczywiście autora nie pamiętam, ale był to człowiek, który zajmował się zwalczaniem terroryzmu, polski oficer, który napisał, że najważniejsze w momencie, kiedy jesteś w sytuacji kryzysowej, a wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej na wielu frontach w Polsce, najważniejsze jest to, żeby mieć poczucie sprawczości. Nawet znowu ta figura bycia porwanym przez terrorystów. Nawet jeżeli jesteś w tym bagażniku i nic nie możesz zrobić, to nie jest prawda. Zawsze możesz zrobić coś, choćby poruszać palcami u stóp. A może więzy się poluzują, a może uda ci się z tego kokonu wyswobodzić. Więc ja namawiam ludzi do tego, żeby zrobili coś, co nie jest w wielu krajach tak oczywiste, żeby mogli pójść na wolne wybory i zdecydować o tym, jak będzie wyglądać ich przyszłość. Bo jeśli potem będą mieli pretensje, będą fukać gniewnie na Facebookach,
na Instagramach, jak to teraz jest strasznie, to zorganizujmy się, zróbmy coś. No świata się nie zmienia przez gniewne posty na Facebooku i tylko przez pójście do urny wyborczej. Ja wierzę w to, że ta skumulowana sprawczość może przynieść efekt. Poza tym też mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy wszystkim zależy na tym, albo prawie wszystkim, żeby polityka zaczęła być bardziej skuteczna niż do tej pory, żeby zaczęła się bardziej zajmować ludźmi, a nie samą sobą. I mimo, że jak mówię, jestem człowiekiem dość sarkastycznie nastawionym do rzeczywistości, cynicznie i nie ma we mnie często wielkich uniesień i wiary w wielkie hasła, to tym razem mam takie poczucie, że pewne rzeczy wymagają naprawy w kraju, w którym wszyscy razem żyjemy. Jedną z tych rzeczy dla mnie najważniejszych i liczę na to, że to się zmieni, jest przywrócenie nam poczucia wspólnotowości. Bo to poczucie zostało kompletnie zdezintegrowane i nie jest tak, że tylko jedna partia za to odpowiada, bo jak obserwuję od pewnego czasu relacje jednej i drugiej strony, dwóch plemion, to właściwie różni się ona może argumentami, ale nie różni się sposobem prowadzenia sporu, nie różni się tym, że przeciwnik traktowany jest pogardliwie, a pogarda dla ludzi to jest coś, od czego jestem jak najdalszy. W związku z tym nie chciałbym, żeby mną gardzono i ja nie chciałbym gardzić tymi, którzy myślą inaczej. No są dwie rzeczy, bo po pierwsze jest to, co, o czym powiedziałeś, czyli ta jałowość polaryzacji. To znaczy, jeżeli masz dwa bieguny, to masz tylko jeden wybór, a więc nie masz wyboru. Bo żeby mieć wybór, musisz mieć dwie opcje. I to od 20 lat trwające, coraz bardziej niemerytoryczne młotkowanie się i zajmowanie czasu i uwagi i spalanie tlenu tylko i wyłącznie swoim sporem, tak? Pamiętam, jak nam tłumaczono jeszcze, jak zaczynaliśmy nasz ruch, po co wy piszecie te programy, po co wy to w ogóle robicie, kto tam się będzie zastanawiał nad tym, najważniejsze jest dzisiaj wygrać z PiS-em, a dzisiaj się okazuje, że kiedy moje ugrupowanie zaczyna, wzbudziło jakąś uwagę, zaczyna rosnąć, ludzie zrozumieli, że albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u, to ludzie pytają o program. Ci wahający się, ci, którzy zostali jakby wybudzeni z tego niebycia w demokracji i mówienia, nie, to ja dziękuję bardzo, to nie jest moje, chcę być Polakiem, ale nie odnajduję się w tej polityce. Oni nie pytają nas o to, czy tego łupniemy, czy tamtego, tylko a co macie dla szkoły? Co, to są tysiące zapytań w ciągu tego tygodnia. Nasze zakładki programowe przeżywają jakieś oblężenie w ogóle kosmiczne. A co z transportem zrobicie? A jakie będą wyglądały podatki? A co będzie dla małych i średnich firm? A czy ja będę musiał zamykać jednoosobową działalność? Jakby tak moment ludzie złapali, wiesz, taki oddech, zaświeciły mi się oczy, hej, to możemy znowu porozmawiać o czymś, a nie o kimś, nie? To jest, tak. Wiesz, to jest tak cholernie ważne, żeby ludziom dawać nadzieję, że to jest o nich. Ja, teraz mamy na przykład, wiesz, taki postulat, o którym też często mówimy, jeden z naszych postulatów dla szkół, że chcemy zrobić szkołę bez prac domowych. Bo uważamy, że szkoła jest po to, żeby dziecko uczyć, a nie rodzic, żeby powtarzać szkołę. On ma mieć czas na relacje z dziećmi. I widzę, jak się dzieciakom wszystkim oczy świecą, mówię, nie będzie prac domowych, rodzicom, słuchaj. Wiem, że z dziećmi to jest tak, że jakby się obiecało jeszcze godzinę bajek dodatkowo dziennie, to wiem po moich córkach, że to by był, to zagłosowałyby na każdego. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to musi znowu być bliskie doświadczenie, a nie doświadczenie, mówię o polityce, zapośredniczone przez media, że to jest teatr, który oglądamy, MMA, nie? Oktagon, dwóch panów toczy ze sobą śmiertelny bój. No bo to tak właśnie wygląda, jak fame MMA, no. No bardziej jak freak fight niż jak fame MMA, no, bo MMA przynajmniej są sportowcy, a ja czasami oglądam cyrkowców, a nie sportowców. No, 12 lat już mi każą oglądać. Tak, ale tak naprawdę rozumiem też trochę, dlaczego poszedłeś do polityki i dlaczego nie brakuje ci w niej programu Mam Talent, bo właściwie podobne wykony też czasami karkołomne i też czasami z gatunku szaleniec, który połyka nóż albo który przyprowadza defekującą świnię, to właściwie są case'y, które masz też na co dzień w tym, z czym obcujesz. A wracając do tej figury, o której mówisz, tego duopolu i brania się za łby przez największych graczy na tym politycznym rynku, no to z punktu widzenia mojego, człowieka, który nie jest pasjonatem bieżącego zajmowania się polityką, dopóki ona, jak mówię, nie zaczęła się zajmować mną na różnych frontach, chociażby jako mikroprzedsiębiorcy, to też starałem się aż tak pilnie nie śledzić, bo dla mnie to jest środowisko pod wieloma względami toksyczne, wydobywające z ludzi raczej najgorsze niż najlepsze cechy. No mam taki pogląd na politykę, a nie inny, być może on się zmieni. Natomiast z punktu widzenia takiego człowieka jak ja, no to przypomina
toksyczną relację w domu, kiedy mama i tata zamiast zajmować się mną i moimi potrzebami, tym, czy ja mam się w co ubrać, czy ja mam co zjeść, czy ja w ogóle istnieję, czy pójdę do szkoły, co ja tam będę robił, kto mnie odbierze po lekcjach, to oni zamiast zajmować się tymi rzeczami, zajmują się kłótnią pomiędzy sobą i udowadnianiem sobie, kto komu spieprzył życie bardziej. I to, czego bym sobie najbardziej życzył, obserwując ten teatr, to wyjście poza nawias takiego dyskursu, który dotyczy tylko sprawowania polityki, mandatu do tego, żeby tę politykę sprawować, czyli wyborcy nam zaufali bardziej niż wam. Życzyłbym sobie tego, żebyśmy zaczęli dyskutować o meritum spraw, a nie o didaskaliach, bo dla mnie w tej chwili polityka zajmuje się w 80% samą sobą, w 10% krótkotrwałymi efektami swoich działań, czyli jak im obiecamy to teraz, to czy zagłosują na nas za tydzień, dwa czy za miesiąc, a w 10% ma jakieś długofalowe wizję tego, jak świat powinien wyglądać za 5 czy 10 lat. A mimo to zdecydowałeś, że idziesz głosować. Bo nie mam wyboru, nie mam innej opcji wyrażenia swojej sprawczości. Tak, ja, wbrew temu, co być może ci się wydaje, bo znasz mnie długo i wiesz, że nie zawsze byłem skłonny do włączania się w różne inicjatywy jako człowiek z natury osobnej, trochę... Dziwny, tak, ale ja nigdy nie czułem się elementem jakiejś większej zbiorowości. Zawsze stałem gdzieś z boku, zawsze czułem się bardziej outsiderem, czy to było w szkole, czy w takim pojęciu, nazwijmy to ogólnonarodowym. Zawsze miałem swoją niszę i patrzyłem trochę na świat z boku. Zacząłem zauważać, jak małe rzeczy, małe gesty, małe wpłaty powodują, że świat się może odrobinę chociaż zmienić na lepsze. To brzmi jak takie wyznania naiwnej pisi, która teraz sobie przypomniała, że właściwie wprawienie jakiejś piłki w ruch generuje jakąś reakcję, że czasami to jest reakcja łańcuchowa, ale powiem ci, że wcześniej w tę swoją sprawczość nie wierzyłem, ale wziąłem udział w kilku inicjatywach, pomogłem paru ludziom tak jak mogłem i to były drobne gesty, które mnie często wiele nie kosztowały, wykonanie paru telefonów, załatwienie komuś czegoś, czego ten ktoś nie mógł sobie sam załatwić. Poczucie tego, że możesz coś zrobić i że to realnie wpływa na czyjeś życie, jest czymś, co dało mi nadzieję, że i w twoim świecie, tym, którym trochę otwarcie nawet czasami pogardzam, można wyjść z tego błota, wyciągnąć się z niego za uszy i zacząć iść w jakimś kierunku, zamiast w tym błocie się wciąż taplać w jednym miejscu. To jest to, wiesz, ja jestem w tym 3 lata i dobrze wiem, że to naprawdę jest toksyczne środowisko. To znaczy, to jest środowisko o takim stężeniu już takich zapiekłych, stałych, starych kwasów, że tam no, nie da się mieszkać. Tam musisz wejść, zrobić robotę i wyjść. To jest tak jak jakiś pewnie technik, specjalista wchodzi do atmosfery, gdzie są jakieś stężone gazy, musi załatwić, załatać, zrobić i wyjść. Tam się nie da żyć, natomiast tam jest rzeczywiście ten panel sterowania ważnymi rzeczami w naszym życiu. No jak sobie pomyślisz o tym, że moja córka idzie w przyszłym roku do szkoły i Czarnek ma być dalej ministrem edukacji, już mówiąc zupełnie wprost, to ja chcę się dorwać do tej centralki, gdzie można zrobić, żeby on nie był, tak? Bo to jest moje dziecko i ono ma jedno życie i jeden czas. Natomiast jak czasem rozmawiam z ludźmi o tej sprawczości, to im przypominam, sam znasz dobrze Stany Zjednoczone i pamiętasz wybory i liczenie głosów pomiędzy Alem Gorem a Bushem. U nas to miało miejsce w 2019 roku w okręgu koszalińskim, gdzie tak naprawdę większość demokratyczna w Senacie została wygrana 320 głosami. To jest jedna wieś, to jest jeden mniejszy wiec polityczny i gdyby tych 320 głosów było w drugą stronę, a nikt nie powiedział, że może być 50. I nagle się okaże, że mamy w Polsce paradyktaturę, bo 50 osób nie poszło na wybory, tak? A wśród nich na przykład ty. I jak sobie o tym pomyślisz, w logice oczywiście strachu, co może być, ale też i korzyści, którą utraciłeś, bo świat jedzie do przodu, my nie możemy się zatrzymać, też musimy jechać do przodu, tak? To rachunek jest prosty, a poza tym, wiesz, no... Przecież myśmy razem pracowali chyba za 12 lat, nie? Mam to, żeśmy 12 lat pracowali po drodze. Wcześniej jeszcze były inne sytuacje, które nas bardzo mocno zbliżyły, a później zostaliśmy wspólnie literatami. I tak sobie, my wiele razy się w ciągu ostatnich 3 lat zastanawiając, czy nie wrócić na ojczyzny łom, czy no, po co ja to w ogóle zrobiłem, tak? Za każdym razem uzyskiwałem tę samą odpowiedź, bo to jest kontynuacja tego, co na przykład też robiłem w fundacjach, nie? Co ty mówisz, że takie drobne zmienianie świata, krok po kroku, centymetr po centymetrze. Ja teraz tamte wybory prezydenckie przegrałem, natomiast tam bardziej chodziło o mnie, o moją wizję.
Natomiast teraz w tych wyborach mam zespół ludzi i chodzi mi wyłącznie o nich. To znaczy moim celem, największą ambicją jest wprowadzenie ich, zalogowanie, żeby oni w tym systemie byli. Wiesz, to są nowi ludzie, no nie wiem, wspomniałeś o komandosie. Paweł Martańczuk u nas jest na listach Nawal, taki były komando z Gromu, trener w Nowosądeckim. Jest Agnieszka Buczyńska, szefowa i założycielka Centrum Wolontariatu za Pawła Adamowicza w Gdańsku. Michał Kowalsko, pewnie znasz, dziennikarz tutaj z Warszawy, analityk. Oni, każdy przychodzi ze swojego życia, każdy przychodzi ze swojego świata, a ja bym chciał, żeby oni usiedli przy tej maszynie, przy której siedzieli tylko ci ludzie, albo w większości niestety ci ludzie, którzy zajmowali się najczęściej przedłużeniem gatunku z kadencji na kadencję, tak? I zaczynali chodzić, zastanawiać się, kto ich weźmie na listy pół roku przed. Później to tarło wyborcze, rozdajemy ulotki, ja cię będę kochał, wybuduję ci kosmodrom, metro i co tylko chcesz. I później 4 lata znowu jest umowa o pracę, ZUS płacony, ciepło, sucho, na łeb się nie leje, więc jest fajnie. To trzeba zmienić. Dla mnie to jest jakieś takie, wiesz, walka z upływającym czasem i z marnotrawstwem tego czasu. Ludzie, mam wrażenie, zaszła w nich jakaś zmiana teraz, coś innego się dzieje. Natomiast chciałem cię też zapytać o, i są gotowi do tej zmiany, chciałem cię zapytać o te Stany, bo ty teraz, odkąd opuściłem cię w tym zajęciu, rozkwitłeś, myślisz o mnie na pewno często naduszający złoty przycisk w życiu prywatnym, natomiast w życiu zawodowym stałeś się reżyserem filmów dokumentalnych, jeździsz po świecie. Za czyje pieniążki? Za swoje. Oczywiście, za pieniążki zagranicznej korporacji, która nas wspólnie finansowała, teraz finansuje już tylko mnie. Nie będę przez grzeczność i ostrożność procesową pytał, jakiej narodowości jest ta korporacja, ale bardzo chętnie zapytam cię o to, jak ty widzisz dzisiaj, bo Stany zawsze postrzegaliśmy nie tylko jako punkt odniesienia, ale też jako pewnego rodzaju laboratorium demokracji. Tam się zaczęły dziać dziwne rzeczy przy Trumpie, tak? W tej chwili mamy Bidena, ale Trump jest w tle i wcale nie jest słaby. Jak tam bywasz, jak kręcisz o tym filmy, jak rozmawiasz z tymi ludźmi, to jakbyś miał mieć jakieś przeczucie, proroctwo, wizję, to co by to było? Pojechałem do Stanów na 2 miesiące w tym roku po to, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, które wydaje się najbardziej trywialne na świecie, czyli co to jest szczęście. No w sumie układając programy polityczne, też zastanawiacie się nad tym, jak uszczęśliwić ludzi, co się składa na to. Filozofia TV, tak? Na YouTubie. Tak. Trochę chciałem też odczarować, szczerze mówiąc, telewizję jako medium coraz głupsze, no bo to, co się coraz częściej pojawia w tym medialnym obiegu, przestaje ludzi sycić, jest taką gumą do rzucia dla umysłów i oczu. Wiele osób, które można by uznać za inteligentne, szukające odpowiedzi, raczej się od telewizji zaczął odwracać, niż na nią spoglądać w poszukiwaniu odpowiedzi. A ponieważ ja telewizję na swój sposób kocham, to stwierdziłem, że chcę kontrybuować czymś, co nie będzie taką tylko czczą rozrywką pod tytułem Marcin jeździ i opowiada, jak tu jest pięknie, a kawa kosztuje $6, tylko przy okazji spotka się z ludźmi, którzy są totalnie różni od siebie, jeśli chodzi o sposób życia, o pomysł na to, jak to życie powinno wyglądać, czyli szukając jakiejś analogii, podobny mikrokosmos jak w świecie polityki. Jest suma partii, które mają zupełnie różne programy, aspiracje, pomysły na rzeczywistość. Każda z nich twierdzi, że chce uszczęśliwić swojego wyborcę. Ja tak samo spotkałem się z ludźmi, z których każdy twierdzi, że jego pomysł na rzeczywistość jest najlepszy dla niego. No i teraz sztuka polegała na tym, żeby znaleźć wspólny mianownik dla tych wszystkich historii. Co powoduje, że szczęśliwy jest zarówno kat więzienia stanowego w Teksasie, gdzie wykonano za jego kadencję 89 wyroków śmierci, on przy nich asystował i jednocześnie deklaruje się jako gorliwy chrześcijanin. Spotkał się ze mną o 18, bo o 16 miał posługę w kościele, w związku z tym nie mógł niestety wcześniej przybyć na spotkanie. Jak on w ogóle godzi ze sobą zabijanie ludzi i bycie chrześcijaninem? Z drugiej strony mieszkałem przez 2 dni z rodziną Mormonów, ze społecznością religijną w Salt Lake City. Patrzyłem, jak żyją, jak się do siebie odnoszą, na czym ta wspólnota się opiera. A z trzeciej strony, nie będę wymieniał wszystkich bohaterów, spotkałem się na przykład z 70-paroletnim górnikiem złota, który własnoręcznie przez kilkadziesiąt lat wygrzebywał w podnóżu góry jamę, z której stworzył prawdziwą kopalnię złota, wykopaną własnymi rękami.
z której wydobywa samolotki warte dziesiątki tysięcy dolarów, a chodzi w obdartych łachmanach. Pytałem go też, dlaczego nie spieniężysz się, dlaczego nie będzie żył warszawskim lifestyle'em. W Polsce to już bez tego było KGHM obsadzone, wiesz, wszystkimi partyjnymi tłustymi kotami. No, tam też oczywiście rząd robi zakusy, żeby mu te ziemię odebrać, natomiast facet jest kompletnym samotnikiem, wydaje się takim zupełnie nieprzystępnym połączeniem krasnoluda i trolla. Wiem, o kim teraz pomyślałeś, ale to już nie zostanie jest... to będzie nasz słodki, mały tak, sekret. Nie jest człowiek, o którym będziemy teraz wspominać. W każdym razie, jak przeanalizowałem wszystkie te historie, bo ich kilkadziesiąt, ponad 20, to okazało się, że tym wspólnym mianownikiem, i to też powiem Ci zupełnie szczerze, chociaż takie wyznania, jak wiesz, nie przechodzą mi łatwo przez usta, zmieniło to trochę moje życie i percepcję rzeczywistości, bo ten wspólny mianownik to jest rewers tego świata, w którym ja się na co dzień obracam, w którym Ty się obracałeś też przez wiele lat, czyli show biznes szeroko rozumiany, gdzie jest nadprodukcja egocentryzmu, gdzie jest gra o sumie zerowej, żebym ja mógł wygrać, Ty musisz przegrać, bo zasoby są ograniczone, gdzie nie ma żadnego poczucia wspólnoty, bo każdy walczy o siebie i każdy, który jest wokół, jest potencjalnym Twoim przeciwnikiem w dostępie do fruktów, które tam nisko wiszą. Zresztą podobnie jest pewnie w polityce. Identycznie. Tak. Mhm. I ten wspólny mianownik wszystkich historii, o których mówię, bez którego nie ma szczęścia, nie ma w ogóle prawa, żeby mówić o szczęściu, to jest poczucie wspólnoty. Niezależnie od tego, jaka to jest wspólnota, czy to jest wspólnota typu naród, czy to jest wspólnota typu kilkunastu frików, którzy zjeżdżają się z całej Ameryki do tego dziadka, który grzebie w górze i szuka złota, dla którego największym szczęściem w życiu jest to, że on może się z nimi podzielić tym, co przez lata odkrył, czego się nauczył, może przekazać dalej swoją wiedzę. Czy to jest mormońska grupa współwyznawców, którzy zlepieni religią, ale nie tylko, są jedną z najsilniejszych, najlepiej funkcjonujących, przy okazji też najbogatszych, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale to też jest jakiś punkt w grze, wspólnot na całym świecie. I wszystkie te historie pokazują mi, że my bez zbudowania wspólnoty w kraju, a ta wspólnota została zdezintegrowana na tysiącu różnych płaszczyzn, my nie możemy myśleć o tym, żeby być szczęśliwymi. No to ciekawe, wiesz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak mówiłeś, to ułożyłem sobie to na osi czasu w Polsce, bo jak my dzisiaj mówimy o wspólnocie, o tym, że potrzebne jest, wiem, strasznie kościelne słowo, ale trafne, pojednanie, tak? To teraz jak mi to zacząłeś mówić o tych Stanach i o tym doświadczeniu, to zobacz, jak to było, tak, robocza teza, na brudno, u nas na osi czasu. Jak był komunizm, to było wiadomo, że jest wspólnota, bo była wspólnota antykomunizm, tak, chociaż ludzie byli bardzo różni, ale był wróg, wiadomo. Komuniści i wszystko to, co związane z partią, trzymało się razem. Była jakaś wspólnota szarego życia normalnych, zwykłych ludzi. Był Kościół jako wspólnota, który trzymał też jakąś część społeczeństwa. I nie było wielu opcji też za dużo, no bo byliśmy w tym czasie, zobacz, zaczęła się demokracja i nagle zaczęliśmy przez te kolejne lata, zaczęło się okazywać, że my jesteśmy różni, że my chodzimy w różne strony. Kościół instytucjonalnie się w tym pogubił, no bo już nie umiał obsługiwać rzeczywistości, w której jeden mówi, ja chcę tak, drugi mówi, a ja inaczej, a ja uważam to, a oni mówili, ale przecież są święte księgi, weźcie, przestańcie z listy episkopatu, tak? Politycy próbowali zagospodarować dwie wspólnoty, nie? Najpierw był bałagan 90., a później powstały dwie po popisie, nie? Po 2005 roku, ale one się właśnie wypalają. I widać już, wiesz, no zobacz teraz, na przykład będą wybory, żadna z tych partii, ani PiS, ani Platforma już nie weźmie takiej stawki, żeby móc sama robić rząd. PiS nie weźmie 235 mandatów, nie ma takiej opcji, jak brał w 19 czy w 15. A więc to się już wypala. I ludzie są kompletnie różni i zastanawiają się, hej, czy jak my jesteśmy tacy różni, bo mamy różne internety, Facebooki, Instagramy, różne preferencje, różne rzeczy lubimy, czy my jesteśmy w stanie jeszcze zbudować jakąś wspólnotę, żeby to działało, nie? Patrząc też na chociażby na wspólnotę Mormonów, o których mówię, to tam bardzo ciekawy aspekt, który się pojawił w różnych rozmowach, był taki, że nie wszyscy, jakby to powiedzieć, nie wszyscy porówno wierzą. Wielu z nich deklaruje wręcz otwarcie do kamery, nie gdzieś kitrając się po kątach, że właściwie to ja tak rozumowo, to ja tak do końca nie wierzę w to, że tam, wiesz, Jezus był w Stanach, zostawił tą świętą księgę pod kamieniem i że te wszystkie, no, co ja ci poradzę? No są ludzie, którzy mówią, to się nie wydarzyło. A jednak są w tej wspólnocie i pytam tego człowieka, to znaczy, że ty chodzisz do kościoła
bierzesz udział w tych rytuałach i jakby udajesz kogoś, kim nie jesteś, jesteś takim zelikiem religijnym. On mówi, nie, wszyscy we wspólnocie wiedzą, że ja wątpię, albo że nie wierzę, ale ponieważ wartość, którą daje mi bycie w tym, poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, poczucie kontrybucji, ja coś daję, ale też coś dostaję, ten trade-off jest tak pozytywny, że ja swoje indywidualne zwątpienie odwieszam na haczyku, okay. Czyli jakby zostawiam to na boku, może jeszcze, nie wiem, dostąpię łaski, może jeszcze coś się wydarzy, może jeszcze zobaczę światłość w chmurach, ale nie wychodzę z tej wspólnoty, bo ona mnie karmi. I mam wrażenie, że przekładając to na język świecki, my za często oczekujemy, żeby ktoś spełnił wszystkie nasze postulaty dotyczące rzeczywistości, nie będąc otwartym na to, żeby pewne rzeczy odwiesić na kołku. A pojednanie, o którym mówisz, i porozumienie nigdy się nie wydarzy, jeśli będziemy zapiekle walczyć o każdy centymetr naszej własnej podłogi, o każde przekonanie, które mamy, próbując forsować je i przekładając na ogół. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, musimy nauczyć się tak odpuszczać siebie i swój egoizm w sposobie widzenia rzeczywistości. Może nie tak. Zawsze będzie tak, jakbyśmy my osobiście chcieli. Ale to też jest chyba nauka, która przychodzi z wiekiem, nie wiem, że nie możesz wymagać od ludzi, żeby byli dla ciebie 100% od każdego. Tak. Jeden ci da 90%, drugi ci dołoży 5%. Ktoś inny ci da 7, ktoś inny tyle, ile może. Może tak, więc szukając pomysłu na to, od czego w ogóle zacząć odbudowywanie tej wspólnoty, to może od tego, czy ty mówisz. To znaczy nie od ciśnięcia, a od odpuszczania, tak. Zgody na najmniejszy wspólny mianownik, tak? Tak. Ja pamiętam, jak wiesz, zaczynałem tam te różne roboty, najpierw w ratownictwie, później w tych fundacjach, jak miałem, wiesz, mocarstwowe plany, jak my tutaj, wiesz, będziemy tworzyli organizację, a później się okazało, że wystarczy do satysfakcji i do uratowania kogoś, żeby zrobić prostą rzecz razem, tak? Tak. I wtedy siedzisz przy stole i nie ma znaczenia, czy ty masz takie poglądy, czy siakie, czy jesteś bardziej w lewo, czy prawo. Zrobiliśmy rzecz razem. Jakby mało nam brakuje współpracy, dlatego na przykład ja jestem tak bardzo przywiązany do tego, że szkołę przestawić z rywalizacji na kooperację, tak? No bo to inaczej nic z tego nie będzie. I to może to jest jakaś odpowiedź na to, jak ludzi zapraszać z powrotem do demokracji, do głosowania, do innych rzeczy, żeby im pokazywać takie pola, słuchaj, nie musisz być mną, nie musisz się ze mną zgadzać. Nie wierz w moje marzenia, wierz w swoje marzenia, ale zróbmy coś razem, załatwmy ten płot, tę dziurę w płocie, załatwmy tę szkołę i dalej ty bądź tu, gdzie jesteś i ja też. To jest dokładnie to, o czym mówię, to jest to podejście, które mnie przekonuje i które też w Stanach obserwuję. Bo często w tych wspólnotach funkcjonują ludzie bardzo różni temperamentalnie, jeśli chodzi o sposób, w jaki świat ich ukształtował, jeśli chodzi o to, na kogo głosują. I oczywiście w pewnych momentach rzeczywistości potrafią się ze sobą bardzo gwałtownie spierać, czasami biorąc się za łby, ale tak jak mówisz, wiedzą, że żeby wspólnota działała, to trzeba trochę momentami odpuszczać, grać na wspólny zespół. Tak jak w znanym ci zapewne na filmie, bo masz dzieci, ja też, nie mamy wspólnych, ale to się zmieni, w filmie Avengers, gdzie jest Kapitan Ameryka i gdzie jest Iron Man, którzy mają, mimo że są super potężnymi postaciami w tym uniwersum, mają zupełnie różne aspiracje i różne cele, potrafią się jednak w pewnych momentach zjednoczyć dla wspólnego działania. No, jeśli trzeba uratować Ziemię, to zapominają o swoich osobistych animozjach i wchodzą do wspólnej gry. To oczywiście jakaś naiwna projekcja tego, jak rzeczywistość powinna wyglądać, ale kluczowe w tym jest to, żeby trochę spuścić powietrze z własnego egoizmu, rozumianego jako to, że rzeczywistość ma zapewniać, zrealizować tylko i wyłącznie moje potrzeby, bo to się nigdy nie wydarzy. Zrezygnować trochę z roszczeniowości pod tytułem rzeczywistość jest zobowiązana, żeby mi zapewnić różne rzeczy. Ja nie muszę nic robić. Ona ma obowiązek, żeby mi zapewnić to i tamto. Przez sam fakt, że się urodziłem, to mi się należy. I po trzecie, zrezygnować trochę ze swoich własnych aspiracji na rzecz kontrybucji do wspólnoty. Bo uważam, że to i tak się opłaca, bo na koniec wspólnota ci to zwróci. To jest inwestycja, to nie jest darowizna. Więc nawet jeśli ktoś ma bardzo analityczny, ekonomicznie umysł, to na koniec dnia, a ja taki umysł mam, mówię wam, kontrybucja się po prostu opłaca. Dodam jeszcze jedną rzecz do tego całego obrazka, że smutne by było,
wręcz tragicznym, gdybyśmy przypomnieli sobie o wspólnocie, o tym, że musimy ją odbudowywać dopiero w takim momencie, w jakim teraz jest na przykład Izrael na wojnie z Hamasem, gdzie nagle ten kraj przez lata, przez polityków podzielony, podobnie jak nasz, kompletnie zatomizowany, też w Izraelu przecież ludzie politycznie biorą się za łby i dyskutują bardzo gwałtownie. Nagle z całego świata zaczynają się do Izraela zjeżdżać obywatele tego kraju, połączeni wspólnym celem, jakim jest niestety walka z wrogiem. Więc co, my też mamy czekać na to, aż dopiero w momencie, kiedy poczujemy zagrożenie, podamy sobie ręce? Bo teraz logika jest taka, jakby patrząc od tyłu na tę sytuację. Skoro stać nas na to w momentach zagrożenia, skoro stać nas na pojednanie w obliczu wspólnego wroga, skoro stać nas na to, żebyśmy zapomnieli, odwiesili na kołki trochę nasz własny egoizm, o czym przed chwilą mówiłem, w sytuacjach jakichś skrajnych, jakiegoś kataklizmu, to dlaczego nie potrafimy uruchomić tego samego procesu nie przeciwko czemuś, tylko za czymś. Tylko za czymś, no. No, to jest dokładnie to, bo ja wiesz, myślę, tak jak patrzę na te wybory, a w kampanii przejechaliśmy, ja przejechałem no, naprawdę tysiące kilometrów, to tysiące rozmów w najmniejszych miejscowościach, w dużych miastach. Mieliśmy czas, żeby z ludźmi pogadać. I mam wrażenie, że to naprawdę są wyjątkowe wybory, bo one nie są tylko między jedną partią a drugą po raz kolejny, tylko są wyborem jakiejś głębszej opcji. To jest trochę tak, jakby to, tak jak mówiłeś o tym ciśnieniu, odpuszczaniu, że to są wybory między Polską, która potrafi trochę wyluzować i odpuścić, a Polską, która cały czas ci będzie oferowała, że ci się będzie zaciskać na szyi. To jest trochę, wiesz co, to Beata Szydło powiedziała, by się wypsnęło 3 dni temu, tak? Zaciśnij zęby, zamknij oczy i głosuj na PiS. A my mówimy, uśmiechnij się, otwórz oczy i głosuj na trzecią drogę, głosuj na demokrację. To jest dokładnie wybór między tymi dwiema opcjami, tak? Czy dwoma. Zamykasz oczy, zaciskasz zęby, albo się uśmiechasz i pogodnie się zadomawiasz w tym świecie, godząc się, że on ci nie da wszystkiego, ale że on na pewno jest przyjaznym miejscem do życia, jeżeli będziesz sensownie też w nim uczestniczył, budował relacje, coś dostaniesz, coś będziesz musiał dać, ale będzie taki flow, nie? Że zmieścisz się, że będzie powietrze. Ja mam wrażenie, że oni nam strasznie dużo przez ostatnich 20 lat zabrali powietrza, że tu się zrobiło potwornie duszno i zrobiło się tak, że nie ma, znaczy, że trzeba wybiec gdzieś, wiesz, na jakąś wolną przestrzeń i powiedzieć, słuchajcie, ale to jest nasze życie, tak? I teraz będzie inaczej. To o tym tutaj jest. Ja strasznie chciałbym z tym dotrzeć do tych wszystkich niedowiarków i nie ma znaczenia, nie zagłosują na tego lub tamtego. Natomiast którzy właśnie kompletnie się wypisują, tak? I dla nich, jak my sobie rozmawiamy o wspólnocie, to oni mówią zaraz, jak? Dajcie mi jakiś dowód, że to w ogóle jest jeszcze robialne, że to jest możliwe. To politycy mają nam dawać przykład, jak się ze sobą łączyć. Wiesz, ja na przykład zbudowałem duet, no bo ciebie nie było, zajmowałeś się innymi rzeczami. Więc zająłem się... Też mam rodę, też jest wyższy od ciebie, wszystko się zgadza. Jest po prostu Prokopem na miarę naszych możliwości, godzi się. Nie są duże możliwości, z tego co widzę. No, jeżeli chodzi o ciebie, no panie... słuchaj, bo za chwilę będę musiał cię uderzyć, tak. Bo mój koalicjant jest dla mnie w tej chwili największym dobrem, a on poza tym tak cię wielbi, tak lubi, wszystkie twoje płyty słuchał, wszystkie twoje filmy oglądał, wszystkie twoje książki. Jeszcze bym jedną rzecz powiedział, wiesz? A poza tym mógłby ci receptę wypisać. Teraz to rozmawiamy. Oczywiście. A ja potrzebuję pigułki dla konia, jakby on mógł mi wypisać. A to nie, to przepraszam bardzo. To inny kolega. Pod Warszawą jest taki kandydat, który ma plakat z koniem. Uważam, że to jedna z najbardziej takich poruszających wizualizacji w tej kampanii wyborczej. To nie jest reklam Old Spice'a. Jesteś pewien, że to jest plakat wyborczy? Początkowo tak pomyślałem, natomiast on tam pisze, że Polska silna tradycją i pozuje na nim z koniem, świetnie. Nie precyzując, który z nich ma zostać wybrany do Sejmu. Ale to zobaczymy w starożytnym Rzymie. Precedensy były. Przecież koń był senatorem za Kaliguli, więc tu też się mogły wydarzyć różne rzeczy. Dobrze, że powiedziałeś o tej symbolice, takiej retoryce, która utożsamia poczucie godności, honoru z galopowaniem na grzbiecie zwierząt domowych, najlepiej z przyczepionymi skrzydłami husarii, bo zupełnie serio sobie myślę, że jest jeszcze jedna. Wyobraziłem sobie twojego whippeta, na którym galopujesz. Galopujesz ze skrzydłami husarii. Jest jedna rzecz, która wydaje mi się warta powiedzenia, to znaczy za często chyba nauczyliśmy się lokować poczucie godności, poczucie honoru, poczucie patriotyzmu, wielkie słowo, w
samym fakcie, że się tu urodziliśmy, że jestem Polakiem, jestem stąd, jestem dumny. Czyli jakby samym powodem do bycia dumnym Polakiem jest fakt, że urodziliśmy się w Polsce. I uważam, że to jest strasznie kaleki rodzaj patriotyzmu, to wymachiwanie polską flagą tylko dlatego, że jestem stąd, bo jeśli chcesz być dumny z bycia Polakiem, to zrób coś dla tej Polski. Nawet jeśli to jest zrobienie czegoś dla twojego sąsiada, dla twojej gminy, dla jakiejś mniejszej lub większej zbiorowości, dla kogokolwiek, to bądź dumny z tego, co robisz, dla tego, co jest dla ciebie tak ważne, dla Polski, jako jakiejś figury retorycznej. Znaczy nie jako dla figury retorycznej, tylko jako dla zbiorowości ludzi. I to jest moim zdaniem coś, co też się w ostatnich latach mocno wykrzywiło. To znaczy ludzie nauczyli się, że do poczucia dumy i godności wystarczy sam fakt, że mogę się owinąć biało-czerwoną flagą albo założyć patriotyczną koszulkę i iść skandować Polska dla Polaków. Tylko, że tydzień później będzie ci w niej zimno. Mhm. Dlatego, że będziesz musiał mieć ogrzewanie w domu, mimo wszystko. Chodzi? Że będziesz musiał mieć satysfakcję z tego, że dziecko chodzi do dobrej szkoły. Że flaga jest bardzo ważna. Symbol jest bardzo ważny, bo on nas bardzo jednoczy, identyfikuje. Tylko nie zwalnia cię od robienia. Ale bo patriotyzm jest pojęciem, które wypełniasz codziennym życiem. Tak? To jest czasownik w moim rozumieniu. Tak, masz rację, dokładnie. To jest bardzo, bardzo dobre określenie. Bardzo dobre określenie. To co? Ja po tym wszystkim, co powiedziałeś, muszę powiedzieć, będę na ciebie głosował. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Musisz tylko sobie zakandydować w jakichś wyborach. Cóż, jeśli powiedzie ci się to rozdanie, no to wiesz, że nie jestem drogi, mam wolne terminy. Na rolnictwie znam się jak mało kto. Tak właśnie myślałem, ale ja myślałem raczej o jakichś innych obszarach. Jest taki instytut zajmujący się badaniami kosmicznymi. Zawsze miałeś poczucie humoru, nie z tej ziemi, niektórzy mówili, że i przystojny, nie z tej ziemi jesteś. Pomijaliśmy to srogim milczeniem, ale myślę, że tak, że pierwszy człowiek na Marsie, wyobraź sobie, co by to było, gdyby jeszcze z polską flagą. Ale tam już jest Antoni Macierewicz przecież. Nie, nie będę pierwszy. Masz rację. Przepraszam, widzisz, zepsułem ci całą karierę. Idźcie na wybory, słuchajcie, żeby Antoni Macierewicz szybko do nas nie wrócił i żeby nie wróciły do nas też inne wizje, pomysły i marnowanie czasu, na które się dramatycznie nie zgadzamy. My z moim kolegą nie wiemy jeszcze, na kogo będziemy głosować. Te decyzje będziemy podejmować w ciągu najbliższych godzin. Ale bardzo was zachęcamy do tego, żebyście przy tej urnie stanęli. Tak, moja wizyta tutaj ma przede wszystkim powiedzieć wam, warto pójść na wybory. Ktokolwiek jest waszym kandydatem, to lepiej zrobić coś, niż nie zrobić nic. Zamiast chodzić po ulicach i skandować gniewne hasła, co też oczywiście bywa ważne i potrzebne, zamiast dodawać sobie specjalne tagi do zdjęć profilowych na Facebooku, co oczywiście jest bardzo ważne, żeby zareprezentować swoje poglądy. Tak naprawdę świat zmienia się działaniem, a to działanie, na które teraz możemy liczyć w najbliższym czasie, to jest wrzucenie głosu na tego lub tą, którzy wydają wam się najbliżsi waszym poglądom, aspiracjom i temu, jak chcecie, żeby świat był poukładany, więc ja pójdę, wy też pójście. Jest taki profil na Facebooku, który bardzo lubię, Zakład Pogrzebowy AS Bytom, i oni na każde wybory wrzucają ten sam post. Wszyscy do urn. I chyba moglibyśmy tym wezwaniem zakończyć. 1 listopada też już niedługo.